Dobrze jest być razem. Łączymy się z naszymi braćmi i siostrami z Gdańska, którzy w tej chwili są u nas w kaplicy. I wierzę, że też Duch Święty dotyka ich serc i też błogosławi. Ale my w tej części zboru jesteśmy tutaj i chcemy też tę niedzielę wykorzystać na refleksje duchowe. Serdecznie dziękuję za tę myśl, błogosławioną myśl, że Pan Jezus wszystko obraca w dobro. To jest wielka prawda Słowa Bożego. A dzisiaj chciałem też, byśmy troszeczkę pomyśleli o tym, że czasem, żeby obrócić coś w dobro, Pan Jezus najpierw musi coś obrócić w zło. Że musi najpierw coś z nami zrobić, żeby nasze życie obrócić w dobrą stronę, w dobro. Ale zacznijmy od tego, że wakacje, że takie czasy, jezioro, słońce, pływanie, to wszystko się wpisuje dosyć mocno w wszechobecny kult radości. Mamy takie czasy, że chcemy radości w naszym życiu. A nie? Tak, chcemy radośnie przeżywać, z radością jechać do pracy, z radością się spotykać, z radością jeść i pić, cieszyć się życiem. To jest wręcz kult dzisiaj w świecie. Ludzie gotowi są wiele poświęcić, żeby tylko było radośnie. A z drugiej strony spotykają nas chwile smutne. Nas jako społeczność ostatnio dotknęło trochę różnych smutnych historii. I jak pogodzić jedno z drugim? Jak zrozumieć to, dlaczego tak się dzieje, że nasz Ojciec w niebie, który przecież chce dla nas dobra i chce obrócić wszystko w dobro, że czasem posyła takie chwile smutne. I chciałbym powiedzieć, że Biblia widzi zarówno radość, jak i smutek jako swego rodzaju wartość. Dostrzega i jedno, i drugie i pokazuje, że wartość jest i w jednym stanie, i w drugim. Gdy się zajrzy do Księgi Kaznodziei Salomona, to w 5 rozdziale, w 17 wersecie czytamy tak. Oto co uznałem za dobre i co za piękne. Móc jeść i pić i być dobrej myśli przy wszelkim trudzie, jaki się znosi pod słońcem podczas krótkiego swojego życia, które mu dał Bóg. Bo to jest jego los. Również gdy Bóg daje człowiekowi bogactwo i skarby i pozwala mu korzystać z tego i mieć w tym swój dział i radować się w swoim trudzie, jest to dar Boży, bo taki nie myśli wiele o swoim krótkim życiu, gdyż Bóg udziela mu radości serca. Znamy te stany. Czasem nam się zdarzają, nawet największym smutasom zdarzają się chwile takiego zapomnienia, takiej radości, nie? Że można się pocieszyć, pojeść, pohasać. I nie myśli się, że życie jest króciutkie, że to szybko tak wszystko przemija. Ale też dalej, jak czytamy Księgę Kaznodziei Salomona, 7 rozdział, to czytamy, lepiej iść do domu żałoby, niż iść do domu biesiady. Bo tam widzi się kres wszystkich ludzi, a żyjący powinien brać to sobie do serca. Lepszy jest smutek niż śmiech, bo gdy smutek jest na twarzy, serce staje się lepsze. Serce mądrych jest w domu żałoby, lecz serce głupich w domu wesela. A więc widzimy, że Słowo Boże dostrzega wartość zarówno w radości, jak i w chwilach smutku. Trzeba by tu jednak zrobić też ważne rozróżnienie, że Biblia odróżnia radość duchową, radość w Panu, radość zbawienia od bezbożnej wesołości, takiej powierzchownej radości.
od radości zmysłowej, przyziemnej, powierzchownej takiej. Biblia, jak czytamy ją, to wyraźnie rozróżnia. Radość w Panu, radość duchowa i taka od głupkowata wesołość, nie? Co się śmieje z wszystkiego, trzeba czy nie trzeba. Biblia też odróżnia smutek światowy, jak to jest napisane, łzy rozpaczy i beznadziei, dramat, jakie ludzie przeżywają, którzy żyją bez Boga, od smutku duchowego, od łez opamiętania i zasmucenia człowieka ku zbawieniu. Jest wielka różnica między takim smutkiem, a takim. I ubiegłą niedzielę, jeśli jeszcze pamiętacie, mówiliśmy o tym, że przykrości na drodze chrześcijanina to dla jego braci i sióstr okazja do okazania współczucia. Możemy się doskonalić, kiedy ktoś z naszych braci, sióstr, przyjaciół przeżywa jakiś dramat w życiu, jakieś niepowodzenie, to jest czas, to jest okazja, żebyśmy się zmobilizowali, żebyśmy postarali się okazać należycie współczucie tej osobie. I to jest bardzo dobry trening. Powinniśmy wyglądać wokół siebie tych, którym się noga powinęła, którym się coś złego dzieje, żeby okazać serce, żeby wyjść naprzeciw, żeby podać rękę, żeby stać się dla niego wsparciem. A dzisiaj zastanowimy się nad tym, jak podchodzić do osobistych nieszczęść i przykrości. Jak nas coś dotknie, co wtedy powinniśmy robić. Bo ponad wszelką wątpliwość dla osoby, którą spotyka przykrość, Bóg daje przynaglenie do autorefleksji, do zbliżenia się do Boga, do tego, żeby zrobić coś ze swoim życiem, z sobą samym. I w drugim liście do Koryntian, w 7 rozdziale, 10 wersecie jest napisane, jak apostoł Paweł, pisząc do zboru w Koryncie i z konieczności stosując dosyć ostre słowa, świadomy, że te słowa nie będą miłe dla jego czytelników, że to będą przykre chwile dla nich, gdy będą to odczytywać w zborze, napisał: albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje. Smutek zaś światowy sprawia śmierć. Pisał o tym, że są chwile i on właśnie dostarczył tym Koryntianom takiej chwili, smutnej chwili, przykrej chwili, ale oni nie będą tego żałować, bo to będzie ku upamiętaniu, to będzie ku zbawieniu. Chciałbym, żebyśmy też, rozmyślając dzisiaj na ten temat, mieli to na względzie, że z ludźmi wierzącymi w Jezusa Chrystusa Bóg obchodzi się jak z synami, jak ze swoimi dziećmi, bo jesteśmy w Chrystusie usynowieni, jesteśmy Jego dziećmi i dlatego ponieważ On nas przeznaczył dla siebie, jak mówi Biblia, ponieważ On chce nas mieć w swoim domu na wieki wieków, ponieważ chce dać nam swoje królestwo, to też, obchodząc się z nami jak z własnymi dziećmi, musi nas wychowywać, czyż nie? Musi nas wychować do tego królestwa, musi nas przystosować do tego królestwa. Miłuje nas i w tej miłości nie może patrzeć, jak się staczamy, jak się oddalamy, jak robimy po swojemu, jak jesteśmy niezmienieni i absolutnie nie pasujemy jeszcze do Królestwa Bożego. On chce nas
dopasować, a dopasować nas może tylko w ten sposób, że wykształtuje w nas charakter Syna swego umiłowanego Jezusa Chrystusa. Czy to jest jasne? Tam na tyłu też jest jasne? Super. Niedawno żeśmy w naszym zborze rozważali wszystkich proroków mniejszych. A ostatnio w tych dniach czytaliśmy Księgę Ozeasza znowu. I Tomek już dzisiaj o Ozeaszu wspomniał. Ja też no, siłą rzeczy właśnie żyję tym słowem i widzę tu wielką mądrość Bożą, gdy tę księgę rozważam. Ta księga dokonuje analizy duchowej Izraela z tamtego okresu. Mówi o tym, obnaża stan serca tychże Izraelitów. I jak byśmy jeszcze raz tak pod tym kątem przeczytali Księgę Ozeasza, to byśmy zobaczyli, że w pośród ludu Bożego pojawił się każdy rodzaj grzechu, jaki można sobie tylko wyobrazić. Zdumienie, szok, no bo przecież oni mieli objawienie Boga, mieli Słowo Boże, prorocy na żywo do nich przemawiali w imieniu Boga, a oni tak grzeszyli. I dlatego też Bóg musiał zastosować drastyczne środki wychowawcze względem tego ludu. Ta księga właśnie o tym opowiada. Środków, które w Bożym zamyśle prowadziły do opamiętania, prowadziły do zmiany, do takiej właśnie odnowy, jak to za czasów króla Hiskiasza było też, nie? Trzeba to było wywołać, spowodować, bo jeżeli Bóg by tak zostawił, ludzie sobie tam pośpiewali w niedzielę, pomodlili się, poczytali sobie Biblii, poszli w tygodniu, pogrzeszyli, nagrzeszyli, w niedzielę się sobie pośpiewali, pomodlili się i tak w kółko Macieju by było, to dokąd by nas to prowadziło? Do wiecznej zguby, bracia i siostry. Bóg w końcu już nie chciał w ogóle słuchać ich pieśni, w ogóle nie był zainteresowany. Oni sobie śpiewali, tam się co ofiary składali, modlili się, a Boga w tym w ogóle już nie było. I dlatego Bóg w swojej miłości postanowił, muszę potrząsnąć nimi, coś muszę z nimi zrobić, bo tak to poumierają w swoich grzechach i tyle. I Bóg, wstrząsając swoim ludem, dokonał swego rodzaju rozdarcia. Posłał karę, posłał środki, które wywołały jakąś autorefleksję w ich sercach. Robił to po to, żeby ich uleczyć. Uleczyć nie tylko z tego rozdarcia, które nastąpiło, ale uleczyć ich z ich bezbożności, z ich samowoli, z ich złego, grzesznego życia. I dlatego mnie poruszyło bardzo takie budujące wezwanie proroka z 6 rozdziału, 2 pierwsze wersety, którymi chcę się z wami też podzielić i żebyśmy troszkę zobaczyli też nadzieję dla nas w naszych sytuacjach, a po to przecież to zostało napisane. Chodźcie, zawróćmy do Pana. On nas rozszarpał, On nas też uleczy. Zranił i opatrzy nasze rany. Zauważmy, że jedno i drugie pochodzi od Boga. To, że oni zostali rozszarpani, rozdarci, to nie było poza wiedzą Boga. I Bóg przyszedł tylko po to, żeby uleczyć, bo jakiś tam zły rozdarł, nie? Bóg rozszarpał. Bóg musiał im popsuć to ich życie grzeszne, bezbożne życie, przerwać ten ciąg złych rzeczy, żeby doprowadzić ich do opamiętania, żeby się ocknęli, żeby otrzeźwieli. On nas rozszarpał.
On nas też uleczy. On wie, jak uleczyć. On ma moc, żeby uleczyć nawet największe rany uleczyć. On ma moc. Po dwóch dniach wskrzesi nas do życia. Trzeciego dnia podniesie nas i będziemy żyli przed Jego obliczem. Tu chodzi o to, że w krótkim czasie, że wkrótce się tak stanie, gdy tylko Izrael się nawróci, gdy tylko Izrael się opamięta, to wkrótce, to w niedługim czasie Bóg to uleczy i podniesie. I będziemy żyli przed Jego obliczem. Nie trzeba będzie długo czekać na pozytywne zmiany, na uleczenie tego, co boli. Taka historia, którą ukazuje prorok Ozeasz, ona ma zastosowanie i do nas. Czy my jesteśmy dużo lepsi od Izraela? Wiemy, że Bóg, ponieważ jest miłością, współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Czytamy w liście do Rzymian 8:28. Wiemy i co do tego chyba nikt tu nie ma wątpliwości, że Bóg jest dobry. Śpiewaliśmy o tym dzisiaj. Mówiliśmy już, że On obraca wszystko w dobro, że On ma na celu nasze dobro. Ufajmy Bogu pod tym względem. Trzymajmy się tej prawdy Słowa Bożego. Choćby nie wiem, co się działo, niech to nigdy nie gdzieś się nam nie rozmyje w naszej duszy, że Bóg jest miłością i że działa dla naszego dobra. Zawsze. Nawet kiedy nam się wydaje, że to, co się stało, jest bardzo złe, to ufajmy Bogu, że to jest dla nas ostatecznie dobre. Nawet jeśli trzeba płakać, nawet jeśli jest konsternacja, nawet jeśli nie potrafimy ogarnąć tego rozumem, to i leją się nam łzy, to ufajmy, że Bóg jest dobry i wszystko obraca ku dobremu. Dobroć Boża, jak wynika ze Słowa Bożego, prowadzi nas zawsze do opamiętania. Oczywiście, jeśli potrzebujemy opamiętania, bo jak się ktoś nie potrzebuje opamiętania, ja wierzę, że tutaj duża część nas w ogóle nie potrzebuje żadnego już opamiętania. No nie? Więc Bóg właśnie nie będzie dotykał, będzie wszystko okej, nie? Ale niektórych z nas będzie dotykał, bo On chce, żebyśmy się opamiętali. I my często sobie upraszczamy sprawę, mówimy, ja nie chleję, nie kradnę, nikogo nie zabiłem, z jedną żoną już 43 lata żyję, to chyba jest wszystko okej. To głupie uproszczenie. Bóg zagląda nam głębiej do duszy i widzi pychę, zazdrość, gniew, knowania, różne niuanse takie i nie zostawi nas z tym, bo do Królestwa Bożego z tym nie wejdziemy. Musi coś z tym zrobić. Widzi, że my nic nie robimy, że my sobie przeżywamy kolejny sezon, kolejne lato i nic z tym nie robimy. Jak żeśmy się gniewali, tak się dalej gniewamy. Jak żeśmy zazdrościli, tak dalej zazdrościmy. Jak kiedyś skąpiliśmy, tak dalej skąpimy. Jak kiedyś byliśmy egoistami, tak dalej jesteśmy egoistami. Tylko chrześcijańskim. To dziękuję. Bóg nie zostawi nas z tym. On nam się to bierze do skóry. Któregoś dnia Bóg chce nas mieć w swoim królestwie, bo nas kocha. Bo wiemy, czytamy Rzymian 2:2-8, bo wiemy, że sąd Boży słusznie spada na tych, którzy takie rzeczy czynią. Tam są wymienione wcześniej złe rzeczy. Czym nie masz, człowiecze,
który osądzasz tych, co takie rzeczy czynią, a sam nie czynisz, że ujdziesz sądu Bożego? Albo może lekceważysz bogactwo Jego dobroci i cierpliwości, i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania Cię prowadzi? Dobroć Boża, która prowadzi do upamiętania. Ty jednak przez zatwardziałość swoją i nieskruszone serce gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według uczynków Jego. Tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci i nieśmiertelności, da żywot wieczny. Tych zaś, którzy o uznanie dla siebie zabiegają i sprzeciwiają się prawdzie, a hołdują nieprawości, spotka gniew i pomsta. Tu jest jasno powiedziane, to jest nowe przymierze, to jest nauka apostolska, to jest jasno powiedziane, że Bóg patrzy na to, jak się zachowujemy i zgodnie z naszą postawą, postawą naszego serca nas będzie rozliczał. I myślę, że i tu, na wakacjach, też trzeba wspomnieć o tym, że jest sporo nieporozumienia, jeśli chodzi o pojmowanie łaski Bożej. Niektórzy myślą sobie, że jak już łaska Boża jest w Jezusie Chrystusie nam dana, to jest przyklepanie Boże wszystkich naszych złych postaw, bo i tak, bo Chrystus nas usprawiedliwia i obojętnie jak żyjemy, jak się zachowujemy, jak się odnosimy do siebie nawzajem, to wszystko jest okryte i możesz tak naprawdę żyć jak chcesz. Otóż nie o to chodzi w łasce Bożej. W łasce Bożej przede wszystkim chodzi o to, że Bóg nam otworzył możliwość zbawienia, bo byliśmy zgubieni bez nadziei. Choćbyśmy się dwoili i troili, nie wiem jak pięknie żyli, to byliśmy bez nadziei, bo wszyscy byliśmy zrodzeni w naszych grzechach. Bóg w Chrystusie Jezusie okazał łaskę. Na nowo otworzył drzwi zbawienia. Otworzył dostęp do drzewa żywota. Chrystus Pan złożył ofiarę za grzech świata i dał nam prawo przystępu do Boga. Usynowił nas, przyjął nas. Dał nam możliwość, żebyśmy żyli dla Niego. Więc okazał nam łaskę, w tym sensie okazał nam łaskę, że każdy, kto uwierzy w Jezusa Chrystusa, może żyć, będzie zbawiony, będzie miał żywot wieczny. Czy ma żywot wieczny, jak mówi Słowo Boże. A łaska Boża, czytamy w Tytusa w 2 rozdziale 11 werset, objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, ćwicząc nas, wychowując nas, tak jakbyśmy tam jeszcze głębiej starali się uchwycić sens oryginału. Abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych porządliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność gorliwy w dobrych uczynkach. Słyszeliście? Słuchaliście uszami duchowymi tego słowa teraz? Czy tylko małżowinkami zewnętrznymi? My się przyzwyczajamy czasem do melodii, słów i nie przeżywamy ich głębi, a trzeba, żebyśmy się zagłębiali. Bóg z miłości troszczy się o zbawienie swoich dzieci. Tak mówi Słowo Boże, bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami, bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? No czasem widzimy takiego syna, którego ojciec nie karał. To bez kija do niego nie podchodź. Niewychowany.
Myślę, że nikogo nie obrażę, jeśli powiem, że wszyscy mamy skłonność do nieposłuszeństwa Słowu Bożemu. Naturalną skłonność. Ona wynika z natury człowieka, zepsutej przez grzech natury człowieka. Mamy takie skłonności, żeby kierować się swoimi emocjami i swoim rozumem. Ja wiem, co jest miłe dla mnie i ja to robię. Jeśli coś jest dla mnie nieprzyjemne, niemiłe, to tego nie będę robić. Nawet jak jestem chrześcijaninem. Lubię coś, lubię sobie pośpiewać, to będę śpiewał na nabożeństwie. Nie lubię śpiewać, ja nie lubię śpiewać, bracie. Nie przymuszaj mnie, żeby śpiewał. No i nie śpiewa. A żeśmy tu dzisiaj śpiewali, że co, że będziemy tak śpiewać, że ile tchu, tak? Jakoś tak było. Ilu z nas śpiewało, ile tchu? Mamy tendencję do bagatelizowania Słowa Bożego. O ile na początku może tak się przejmowaliśmy, jak tylko się nawróciliśmy, tośmy łykali każde słowo i przejmowali się, ale teraz, bracie, ile już kazań słyszałem. O, już tak się nie przejmujemy. Uczeń w pierwszej klasie, jak pani powie, że tam trzeba to zrobić, czy tamto, przejmuje się, to stara się co tej, żeby nie wykroczyć poza linijkę, wszystko dokładnie. Ale uczeń w siódmej, ósmej klasie, on już jest oswojony z tą szkołą, obyty z tymi nauczycielami, się tak nie przejmuje. Chrześcijanin, który się rodzi na nowo, przejmuje się, ale starsi chrześcijanie już nie tak bardzo się przejmują. Potrafią zbagatelizować słowo. Usłyszą Słowo Boże, w niedzielę pójdą i żyją dalej, jak się by nic nie zmieniło. Ba, nawet kaznodzieja, który wygłosi kazanie tego Słowa Bożego, pójdzie w poniedziałek i żyje, tak jakby wcale tego kazania nie wygłaszał. Straszne, ale to jest prawda o nas. Mamy skłonność do tego, żeby powoli zanieczyszczać się wpływami tego świata. Nie żyjemy w oddzieleniu, sobie coraz większe wycieczki robimy w stronę świata i się powoli oswajamy z tym. I ulegamy wpływom tego świata. Nawet nie wiem, dlatego Bóg w Izraelu tak mocno to on podkreślał, żeby się oddzielili, żeby zniszczyli, usunęli wszystko, co było z tych pogańskich narodów, żeby się nie zanieczyszczali. Ale oni oczywiście ukradkiem sobie jedno i drugie zachowali. I my również mamy takie skłonności, że no, żyjemy, telewizję oglądamy, przebywamy między ludźmi, widzimy tego, coś tam ciekawego zauważymy i powoli to zaczynamy wprowadzać do naszego życia. Ulegamy też zwodniczym naukom, bo wiele zwodniczych duchów wyszło na świat, mówi Biblia, a one są po to, żeby zwodzić, to znaczy, żeby tak ująć nas o serce, tak nam pokazać coś atrakcyjnie, żebyśmy się przekierowali w naszym życiu, żebyśmy się tym zachwycili, żebyśmy dali się zwieść. O ile się da zwieść wybranych. No ale chyba niektórych, tak Biblia przynajmniej zapowiada. I to te nasze skłonności przybierają praktyczny wymiar bardzo często. Bo choćby coś takiego jak osobiste zaniedbania w społeczności z Bogiem. No wiemy, że należy pielęgnować społeczność z Bogiem codziennie. Ale jakże łatwo nam jest to gdzieś tam zaniedbać. Jak zaniedbasz relację z żoną, to zobaczysz to w jej wyrazie twarzy, nie? I już widzisz, że jest elektryczna. No to trzeba coś naprawić, nie?
jeśli zaniedbasz swoją pracę zawodową, to ci pojadą po premii, a potem dostaniesz napomnienie i a nawet wylecisz z pracy. A społeczność z Bogiem, no Pan Bóg pioruna od razu nie ześle i człowiek tak się potrafi powoli zaniedbać. Praktycznie wyraża się to też i tym, że coraz łatwiej nam jest opuścić wspólne zgromadzenie, nabożeństwo. No bo dzisiaj jestem zmęczony, to nie jadę. Później wrócę z pracy, to nie jadę. Mam tyle do zrobienia w domu, no to dzisiaj nie jadę. No w niedzielę jeszcze siłą rozpędu jadę, ale w środę? W środę nie jest obowiązkowo, bracie. To obowiązkowe jest, bracie, żeby w środę być na nabożeństwie. Przecież tygodniowe nie są obowiązkowe. No to nie jadę. Coraz łatwiej nam to przychodzi. Coraz łatwiej nam przychodzi brak uległości względem osób, którym według Biblii winniśmy ją okazywać. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom, żony, bądźcie uległe mężom swoim, młodsi, bądźcie ulegli starszym. Coraz łatwiej nam to zlekceważyć. Ale żyjemy tak, jak uważamy, jak nam jest dobrze. Albo samolubne gospodarowanie czasem i pieniędzmi. To też jest praktyczny przejaw taki, żeśmy się gdzieś duchowo opuścili. Bo tak to wiemy, że wszystko, co mamy, jest darem Bożym i trzeba z tym darem Bożym należycie postępować. Czas, jaki mamy, żeby go wykorzystać. Biblia mówi o tym dużo. Środki, jakie Bóg nam daje, zapracować. Nie żeby tylko skonsumować dla siebie, ale żeby móc udzielać potrzebującemu, żeby przyczyniać się do spraw Królestwa Bożego. Wyciągam takie rzeczy, żeby nam uzmysłowić, że my wcale nie jesteśmy lepsi od Izraela. Że naprawdę to nie jest tak. I wybaczcie, że to na wakacjach mówię, no ale kiedy mam to mówić? No trzeba to mówić, bo teraz mamy trochę więcej czasu, możemy sobie pójść nad jezioro, usiąść i trochę pomyśleć, że można dokonać zmiany. A jak postanowimy przed Bogiem, że chcemy zerwać z zatwardziałością serca, bo właśnie te wszystkie rzeczy składają się na to, że nabieramy pewnej twardej skórki na głos Boży, że przestajemy reagować, że tracimy wrażliwość odpowiednią i tak sobie już teraz nawet, kiedy ja to mówię, przecież ja niczego nowego nie mówię, więc sobie myślicie, ten gość po prostu znowu to samo mówi, psuje nam nastrój w niedzielę i to jeszcze wakacyjną niedzielę, więc no, spoko, nie? Sobie tam pogada, jeszcze zaraz skończy i będzie. Nie? I to nam grozi, że my jesteśmy tacy oswojeni z różnymi wezwaniami, napomnieniami, tak jak Izrael, że w końcu nawet jesteśmy gotowi zapyskować samemu Bogu, powiedzieć, ale ja i tak będę postępował, jak uważam za stosowne. A co się tam będę przejmował tym, co mi tam jeden prorok mówi, czy drugi prorok, czy jakiś tam kaznodzieja. Tak, to nam grozi. Ten stan duchowy zatwardziałości. I dlatego też Bóg czasem wkracza, jak widzi już tę zatwardziałość, czasem wkracza i dokonuje pewnego wstrząsu. Chce potrząsnąć naszym życiem. Chce coś nam uzmysłowić. Bez tego się już nic nie zmieni. No bo jeżeli kiedyś byliśmy daleko od Boga, byliśmy poza Kościołem i Bóg nas dotknął i my żeśmy się nawrócili, no to była okazja do wielu zmian. Ale dzisiaj, jak my już zatwardzimy nasze serce, powoli
staniemy się niewrażliwi na głos Boży, to co z nami można zrobić? No tylko można nami chrząsnąć mocno. Nie? I Bóg tak czyni. I tak w liście Jakuba czytamy, tam wtedy też był ten problem, bo to przecież był list napisany do ludzi wierzących, że oni się tak oziębli, tak zatwardzili się w swoich sercach. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, oczyście serca, wychwiejni, okażcie żal, zaś smućcie się i zapłaćcie. Niech wasz śmiech zamieni się w smutek, a radość w przygnębienie. Unieście się przed Panem, a wywyższy was. No tutaj jest w tych słowach wezwanie, że trzeba coś ze swoim życiem zrobić, że potrzebna będzie głęboka pokuta, żal, rozpacz nawet nad sobą. A jednocześnie jest tu obietnica, że Bóg się wtedy zbliży do nas, że Bóg nas podniesie, że wywyższy nawet nas. I tutaj też chciałbym parę słów powiedzieć o wartości prawdziwego duszpasterstwa, to znaczy takiej troski wzajemnej braci i sióstr o siebie, o społeczność, o osoby, które obserwujemy na co dzień. Każdy prawdziwy duszpasterz ma na celu wieczne zbawienie brata i siostry. Myśli o dobru bliźniego w sensie, żeby on osiągnął cel, żeby był zbawiony, a nie myśli o jego dobrym nastroju i tymczasowym powodzeniu. W tym prawdziwym duszpasterstwie chodzi o to, żeby człowieka zawrócić z błędnej drogi, żeby człowieka pobudzić do społeczności z Bogiem, a nie chodzi o to, żeby go pocieszyć w tym, czym on jest, jak żyje, tylko mu przyklepać to, nazwać czasem zło dobrem, żeby tylko nie urazić, żeby było miło. Pan Jezus, który najbardziej ze wszystkich ludzi pod słońcem troszczył się o zbawienie ludzi, których spotykał, mówił takie słowa. Jeżeli więc ręka twoja albo noga twoja cię gorszy, utnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie wejść do żywota kalekim lub chromym, niż mając obydwie ręce lub obydwie nogi być wrzuconym do ognia wiecznego. A jeśli cię oko twoje gorszy, wyłup je, odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie z jednym okiem wejść do żywota, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła ognistego. Czy to jest jasne, co powiedział Pan? W tych słowach wyraźnie widać, że nie chodziło Panu o to, żeby człowiek był zdrowy i wesoły, tylko chodziło o to, żeby był zbawiony. Nie chodziło o to, żeby miał super kondycję, żeby mógł pakować na tam, jak to Miron wczoraj opowiadał. Tylko, że może lepiej by było dla niego, żeby nie mógł podnieść ani kilograma do góry, ale żeby był zbawiony, żeby był w niebie. Tak myśli nasz Pan, Jezus Chrystus. To się trochę kłóci z naszym rozumieniem błogosławieństwa, powodzenia, szczęścia i tak dalej, ale Pan nasz nie jest skoncentrowany na tym, żebyśmy sobie pohasali po ziemi przyjemnie, tylko jest skoncentrowany na tym, żebyśmy byli w Królestwie Bożym, które będzie trwało na wieki wieków, na zawsze. I On chce tam nas mieć. Apostoł Paweł, którego już zahaczyliśmy na początku naszego rozważania, pisał tak, bo jeśli nawet listem was zasmuciłem, nie żałuję tego. A jeśli nawet żałował, widzę bowiem, że ów list zasmucił was, przynajmniej na chwilę, teraz jednak cieszę się, nie dlatego, że byliście zasmuceni, ale że byliście zasmuceni ku pamiętaniu. Zasmuceni bowiem byliście po Bożemu, także w niczym nie ponieśliście szkody z naszej strony.
To jest prawdziwe duszpasterstwo. Ta troska o braci i o siostry. Nie polegająca na tym, że niezależnie jak żyjesz w tygodniu, jak się zachowujesz, ja ci mówię, jesteś super, jesteś wspaniały, jesteś wspaniałym człowiekiem, jesteś taki mądry, jesteś, ale się od ciebie mogę tyle nauczyć i tak dalej, takie ładowanie drugiego, niezależnie od tego, jak on żyje, ale właśnie troska o to, żeby w porę wstrząsnąć, żeby ratować, żeby wykształtował się w nas obraz Chrystusa Pana. Konkludując, Bóg zawsze działa na rzecz naszego zbawienia. To jest prawda Słowa Bożego. Tysiąc razy możemy to zobaczyć, czytając Biblię. Mądry ojciec nie boi się niezadowolenia i płaczu swojego dziecka. Nie chodzi na paluszkach przy dziecku, żeby tylko nie zapłakało i żeby tylko nie zwiesiło nosa na kwintę. Mądry ojciec rozumie, że proces wychowawczy musi oznaczać dla dziecka chwilę przykrości. Wie, że musi czasem powiedzieć dziecku nie. Mądry ojciec nie spełnia wszystkich zachcianek swojego dziecka. Nie kupuje mu wszystkich zabawek. Ciągle coś nowego mu nie kupuje. Nie skupia się na tym, żeby dziecko miało po prostu cały czas fun w jego życiu. Nie. Żeby było zawsze ciągle na nowo zachwycone czymś nowym. Nie. Nie schodzi dziecku z drogi. Mądry ojciec nie schodzi dziecku z drogi. Dojeżdżając tutaj wczoraj, widziałem taką scenkę, jak ojciec, tak myślę, że to był ojciec, stał naprzeciwko chłopca, który się sadził do tego ojca i tam mu tam pyskował. Rowery gdzieś tam leżały obok i była taka scena. I widziałem, jak ten ojciec stoi na stanowisku, nie popuszcza. A ten tam szalał. Mądry ojciec chce, aby jego dziecko wyszło na ludzi. Dlatego musi je wychowywać, karcić, stawiać warunki, zakreślać granice, egzekwować to, co zostało zapowiedziane. Taki jest mądry ojciec. Tylko głupi rodzice dają dziecku zawsze wszystko, co tylko dziecko zachce. Schodzą mu z drogi i zawsze nasłuchują tylko, czego by to dziecko chciało. I to jest ilustracja tego, że Bóg, widząc, w co popadamy, jak się zachowujemy, widząc, jak lekceważymy Słowo Boże, potrząsa nam, zasmuca nas ku dobremu, ku naszemu zbawieniu, ku koniecznej zmianie. Więc chodźmy, zawróćmy do Pana. Tak, On nas rozszarpał, ale też uleczy. Zranił nas, ale nas też opatrzy. Po dwóch dniach nas wskrzesi. Trzeciego dnia nas podniesie i będziemy żyli przed Jego obliczem. W największym doświadczeniu okażmy Bogu wdzięczność. Zrobimy to szczerze, gdy skierujemy się ku żywotowi wiecznemu. Kiedy weźmiemy pod uwagę to, że upodobało się Bogu dać nam królestwo, że On dla nas szykuje wspaniałą wieczność. I będziemy mu wdzięczni za największą nawet przykrość póki co. Powstańmy do modlitwy. Ojcze, chcę Ci podziękować, że w swojej trosce
o moje zbawienie, o wieczność. Przez te wszystkie lata przeglądasz się mojemu życiu, widzisz moje błędy i nie zostawiasz mi z tym i nie przyklepujesz tego, tylko mnie wychowujesz. Dziękuję Ci za przykre chwile, za łzy, za poczucie osamotnienia, niezrozumienia, za to wszystko, co się mi nie powiodło. Dziękuję Ci, bo wierzę, że Ty to wszystko miałeś na uwadze dla mojego dobra i że Ty dopuszczałeś różne rzeczy w moim życiu dla mojego dobra. I dziękuję Ci, że z nadzieją też mogę patrzeć w przyszłość, że mnie nie zostawisz i dalej będziesz mnie wychowywał. I że chociaż dzisiaj jeszcze tak dużo mi brakuje do obrazu Syna Twego, Jezusa Chrystusa, to wierzę, że gdy nadejdzie ten dzień, będę do Niego podobny. Modlę się o to, abyś nam wszystkim dawał zrozumienie, że aby nasze życie było ostatecznie szczęśliwe i błogosławione na wieki wieków, muszą się wydarzyć różne przykrości w naszym życiu. Proszę Ciebie o to, byś nam pokazał, że te chwile smutne wcale nie są złe dla nas, że są dla nas dobre. Modlę się o taką mądrość dla nas, o zrozumienie, o wzajemne wsparcie. O to, Panie, byśmy w tym głębokim zaufaniu do Ciebie mogli przeżywać nasze życie i dojrzewać i stawać się podobni do naszego Pana Jezusa Chrystusa. I byśmy w końcu byli pełni owocu sprawiedliwości na ten dzień, gdy nas będziesz zabierał do siebie. Niech tak będzie, Ojcze. Błogosławię Cię jako mojego kochanego Ojca, który się o mnie troszczy i mnie wychowuje. I wszystko ostatecznie obraca w dobro. Amen.